A teraz coś dla tych, którzy obawiają się wizyty u chirurga. Mamy dla nich dobrą informację, bo teraz dzięki nowoczesnym metodom leczenia pewnych schorzeń możemy się pozbyć prawie bezboleśnie. Dr Roman Głowacki był jednym z pierwszych specjalistów w Małopolsce zajmujących się wstydliwym problemem chrapania. Dosyć często bywa tak, że to się zgłaszają panie, które przyprowadzają swoich partnerów, że nie mogą spać i żeby coś poradzić. Jeżeli to jest problem tak zwany społeczny, to dotyczy tylko chrapania, czyli ktoś, kto chrapie, przeszkadza innym. Natomiast w momencie, kiedy u pacjenta zaczynają się pojawiać oprócz chrapania bezdechy, to zaczyna być już problem zdrowotny dla tego człowieka, ponieważ dowiedziono w licznych badaniach, że pacjenci, którzy mają bezdechy, ogólnie rzecz biorąc żyją krócej, mają częstsze schorzenia kardiologiczne, częściej tendencje do udarów mózgu. Byliśmy chyba jednym z pierwszych w Krakowie czy w Małopolsce, gdzie zajęliśmy się tym problemem leczenia chrapania i kupiliśmy odpowiedni sprzęt, kupiliśmy ten sprzęt do radiochirurgii. Potem nawet zostaliśmy takim ośrodkiem szkolącym. Przyjeżdżali tutaj lekarze z innych części Polski, których uczyliśmy tej metody leczenia na podstawie już własnych doświadczeń, umiejętności. Można powiedzieć, że przygoda doktora Głowackiego z medycyną zaczęła się bardzo wcześnie. To było w szkole podstawowej. Po prostu miałem częste infekcje. I mama mnie zaprowadzała do lekarza, który mieszkał w sąsiedniej klatce, w bloku. I to był, co najciekawsze, laryngolog. Oczywiście bałem się do niego chodzić, jak to dziecko do lekarza. No ale potem się jakoś oswoiłem. Natomiast spodobało mi się w ogóle wtedy coś takiego jak bycie lekarzem. W swojej praktyce oprócz zaburzeń oddychania w czasie snu dr Głowacki zajął się także chirurgią zatok, chirurgią plastyczną nosa czy problemami ze uzdrawieniem. Jednak to, co go najbardziej zafascynowało i co stara się konsekwentnie wprowadzać w Polsce, to bezinwazyjne sposoby leczenia schorzeń. Pomoc pacjentom, którzy mają problem z chrapaniem, to idealny przykład. Dawniej, stosując klasyczne metody operacyjne, to usuwało się pacjentowi migdałki, nacinało się nożem gardło, to było duże krwawienie. Ja stosuję taką terapię, jest to też minimalnie inwazyjna chirurgia, to się nazywa radiochirurgia, ponieważ wykorzystywane są fale radiowe do leczenia i taki zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym na fotelu. To bardzo przypomina wizytę u dentysty. Nie trudno zgadnąć, że z bezinwazyjnych sposobów leczenia najbardziej zadowoleni są właśnie pacjenci. Po chirurgii endoskopowej pacjent szybko wraca do siebie, szybko te zatoki się goją i człowiek może funkcjonować. Okazuje się, że zatoki przynosowe mają swoje naturalne ujścia i zatkanie tych ujść powoduje choroby zapalne, często przewlekłe i odetkanie tych ujść, otwarcie tych ujść właśnie drogą przez nos, gdzie wprowadza się kamerę do nosa i specjalne właśnie narzędzia mikrochirurgiczne i samo otwarcie tych ujść w wielu przypadkach, samo otwarcie ujść i poprzez to dostarczenie powietrza do tych zatok, spowodowanie, żeby ta zatoka sama automatycznie opróżniała się z różnych rdzeń, które są produkowane w nosie. Samo to powoduje już zdrowienie i wyzdrowienie zatok. Więc ta chirurgia endoskopowa, minimalnie inwazyjna, nowoczesne leczenie polega bardziej na takim pomaganiu naturze, prawda? Czyli ja trochę pomagam naturze, otwieram ujścia, ewentualnie naprawiam jakieś zaburzenia rozwojowe i organizm sam się leczy.